Dzień dobry, nazywam się Piotr Młodożeniec. Zapraszam na wystawę swoich plakatów w Galerii Schody od 18 listopada do 4 grudnia 2013 roku. Od lat 80. robię plakaty, a w Galerii Schody pokazuję ostatnie prace. Taka najstarsza praca jest z 2003 roku. Jest to około 40 plakatów. Większość jest wydrukowana na offsecie, większość też dotyczy wydarzeń kulturalnych, społecznych. Takie te plakaty były eksponowane na ulicy. No i cóż, no zapraszam Państwa na tą wystawę. Co wisi na mieście czasami, to co wisi i co wychodzi spod ręki Piotra, to jest to moje ulubione. A z Piotrem się znamy kupę lat, już pamiętam go jeszcze jako studenta Uchenia Tomaszewskiego. Jego dyplom wspaniały, 81 rok, ten zakaz wjazdu czołgów, PZPR, gdzie to R ucieka, zrób to sam, ta flaga biało-czerwona, czerwona-biała. No i później zaczął ostro działać na ulicach i wygrywać konkursy. No i do dzisiaj to świetnie robi. No jest, kurczę, jednym, ja to gdzieś napisałem, czy powiedziałem, z najbardziej rozpoznawalnych twórców plakatu, tak sądzę, w Polsce i nie tylko w Polsce, na świecie. Lubię go również za to, że się różniły ładnie. Ja w większości czarno-biały, on bajecznie kolorowy, chociaż czarno-białe też robi świetne. Na przykład nie widzę ten co w Chaumont zdobył złoto, gitarzysta. To było coś, no. Jak kiedyś Vanner mnie spytał, co ja uważam, jaki plakat powinien być. Więc powiedziałem inoubliable, czyli taki, który się, kurczę, nie da zapomnieć. I Piotra plakaty są takie. Zadziwił na przykład mnie tym plakatem, komentarzem do sytuacji w Iranie, gdzie to R było pistoletem i dziurawiło te następne litery. Prostota niesamowita, a jaka siła. Tutaj rozglądam się i rzeczywiście orgia kolorów. Idzie ścieżką seniora, ale wytycza swoje, nowe szlaki. I nie tylko w plakacie, ale to, co robi na okładkach książkowych, te filmiki. No genialne rzeczy. Piotrek jest niesamowity. Mam do niego tylko jedną pretensję, że nie potrafi jednak czegoś. Nie potrafi, kurczę, robić rzeczy brzydkich. To jest jego słaba strona. Kurczę, no oby takich więcej, ale może na tej pustyni dzisiaj kulturowej, ulicznej, to łatwo zabłysnąć, ale jednak Piotrek jest super.